Witam Państwa serdecznie, Piotr Sobota. Dziś wraz z redaktorem Tomaszem Sekielskim przypomnę temat pedofilii w Kościele katolickim. Ale zanim to zrobię, chciałem powiedzieć, że tę rozmowę dedykuję pewnej wyjątkowej osobie, która w dużej mierze składa się z lęku. Kochani, przestańcie się bać. Dziś bowiem jestem, a jutro pozostanie po mnie jedynie głos. Zapraszam Państwa do jednej z najtrudniejszych rozmów, jakie przeprowadziłem w życiu. O tym, jak ciężki jest to temat, niechaj świadczy fakt, że podczas tej rozmowy wielokrotnie następowała pauza, którą dla większej wiarygodności nagrania w wielu miejscach pozostawiłem. Oddaję Państwu do dyspozycji redaktora Tomasza Sekielskiego. Może zacznę tak troszkę od innej strony. Opowiadałem tą historię paru znajomym i panu również, jak to stojąc na przystanku we Lwowie, pani była bardzo szczęśliwa z powodu tego, że mówimy po polsku i powiedziała, że u nas to tylko język polski można w kościele usłyszeć i w radiu. Czy właśnie nie bał się pan tego, robiąc film, że będzie to atak na instytucje? Znaczy nie bałem się, bo nie robiłem takiego filmu, więc wiedziałem, nad czym pracuję. To nie jest film antyreligijny, to nie jest film wymierzony w wiarę katolicką. To, że pokazuję w nim, iż zdarzały się przypadki tuszowania przestępstw seksualnych, że prawdopodobnie odpowiadają za to konkretni biskupi, no to ja przedstawiam fakty. To nie była publicystyka, to nie był swobodny strumień świadomości, z którego stworzyłem film i wymyśliłem sobie jakąś historię. Więc nie miałem takich obaw. Uważam, że nikt, kto ma odrobinę empatii, nie zarzuci temu filmowi, że to jest film, który powstał, żeby niszczyć Kościół, bo każdy, kto ma odrobinę empatii, po prostu dostrzega ból, tragedię, cierpienie ofiar, które przez lata były zmuszane do milczenia albo żyły w sytuacji, która zmuszała ich do milczenia. Więc w ogóle robienie z tego filmu i wokół tego filmu, czy to dyskusji politycznych, czy próby wykorzystywania tego filmu do tego, aby atakować Kościół, albo żeby go bronić, bo właśnie ten film jest jakimś atakiem, no to jest moim zdaniem duże nadużycie i w ogóle ja bym radził wszystkim, którzy stawiają takie ostre tezy, aby przez chwilę pomyśleli po prostu o ofiarach, o tych, które występują w tym filmie, ale też o tych, które są gdzieś wciąż i o których nie wiemy, i żeby więcej wrażliwości wykazali, dyskutując o tym problemie. To są konkretni ludzie, którzy mają swoje życiowe problemy, którzy mają zniszczone życie i trzeba o tym pamiętać. Bo mam wrażenie, że nagle stało się wszystko ważne wokół tego filmu i to jest teraz najważniejsze, a zapominamy o tym, o czym ten film jest, o tragedii ludzi konkretnych, z krwi i kości i warto pochylić się nad ich problemem. Zapytam z takiego czysto ludzkiego poziomu. W tym filmie było widać cierpienie ludzi i to były rany, które na potrzeby filmu były rozdrapywane w pewien sposób. Ci ludzie wracali do tej swojej traumy. Czy były podczas realizacji filmu takie momenty, kiedy pan jako człowiek już nie wytrzymywał, kiedy redaktor musiał odłożyć na chwilę mikrofon, bo nie dał rady? Nie nazwałbym tego rozdrapywaniem ran. Oni to traktowali raczej jak zrzucenie ciężaru, który dźwigali na plecach od lat. Często od dzieciństwa. Każdy z nich po tym wywiadzie powiedział, że czuje się lepiej. Że to nie było łatwe oczywiście. Przez moment wróciły właśnie te złe wspomnienia, ale przez to, że powiedzieli o nich głośno, że siedli przed kamerą, że odpowiadali na moje pytania, poczuli się jakby się po prostu oczyścili. Wyrzucili to z siebie i zostawili przynajmniej część tej traumy za sobą. Jeśli chodzi o mnie, nie miałem sytuacji takiej, że chciałbym to rzucić i na przykład właśnie tam wypiąć mikroport i przerwać zdjęcia. Natomiast miałem tak, że po skończeniu tych wszystkich wywiadów potrzebowałem 2 tygodni, żeby dojść do siebie. Zamknąłem się w domu, wyłączyłem telefon, bo po prostu te rozmowy i też kontakt taki bezpośredni z ludźmi, którzy opowiadają o tragicznych rzeczach, ale też je przeżywają, to sprawiło, że też mnie trochę przeorało psychikę te rozmowy i musiałem na te 2 tygodnie odciąć od wszystkiego, żeby
sobie zacząć myśleć o czymś innym, odwrócić też uwagę i odzyskać taki spokój wewnętrzny. Kiedy zastanawiałem się nad wyborem drogi życiowej, postanowiłem być dziennikarzem, to pomyślałem sobie, że są dwa czynniki, które mnie do tego pchają. Prawda i to, że można pomóc drugiemu człowiekowi. Czy przez ten film czuje pan, że pan komuś pomógł? Tak. Pomogłem tym, którzy w tym filmie wystąpili. Pomogłem innym, którzy zdecydowali się, czy też ten film im dodał odwagi, aby zacząć mówić o tym, o czym do tej pory milczeli, żeby zgłosić się do psychologów, poszukać pomocy, jakiegoś wsparcia, zawiadomić prokuraturę czy nawet kurię i wyjść z tych czterech ścian, gdzie byli zamknięci i żyli w kręgu zmowy milczenia. Myślę, że ten film też pomaga wielu osobom zrozumieć, widzom, pomaga zrozumieć, czym jest przestępstwo seksualne popełnione na dziecku. Co to oznacza dla dzieci później w ich dorosłym życiu. Myślę, że też ten film otworzył oczy wielu osobom, które z założenia nie dopuszczały do siebie myśli, że ktoś, kto nosi sutannę, może być przestępcą seksualnym. Wiem, że to dla wielu osób było przykre, ale też wiele osób powiedziało, że wciąż są osobami wierzącymi, wciąż chcą chodzić do kościoła, ale chcą, żeby ten kościół się oczyścił i rozliczył z konkretnych przestępstw. Więc myślę, że ten film na wielu płaszczyznach coś zmienił, komuś pomógł. Słyszę od psychologów, którzy mi dziękują. Też jedna z pań tutaj była, pani psycholog, która podeszła z książką i powiedziała, że dziękuję za ten film, bo ten film pomógł jej pacjentom, którzy oglądali, zacząć radzić sobie z tymi traumami, które oni mają. Nie zawsze chodzi o wykorzystanie seksualne, ale chodzi o pewne przełamanie się, rozpoczęcie terapii, mówienie o tym, co człowieka boli. Pani psycholog mówiła mi o tym, że nawet w sądzie ostatnio wykorzystywała mój film i omawiała tak, aby sędziowie i prokuratorzy zrozumieli mechanizmy, jakimi kierują się ofiary i dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Podsumowując to, że każdy reżyser chce, żeby jego film był obejrzany i to jak przez największą liczbę osób, więc to mi się udało. Żeby o nim było głośno, żeby wywołał dyskusję, to też mi się udało. No i żeby wreszcie chociaż trochę zmienił rzeczywistość na lepsze otaczającą. I mam wrażenie, że nie chcę niczego przesądzać, ale że to też się udało. Wierni mogli wysłuchać listu biskupów, którzy przeprosili za to, co się stało i co się pewnie dzieje jeszcze w kościele. Natomiast był to film zrobiony dość niecodzienną metodą, bo pojawił się na YouTubie. Pytanie, czy żadna telewizja nie chciała tego kupić, czy żadne media nie były zainteresowane, czy to był inny pomysł na taką formę? Gdy szukałem kogoś, kto no, po prostu sfinansowałby taką produkcję, bo produkcja telewizyjna i filmowa to nie jest rzecz tania. Wówczas osoby, z którymi rozmawiałem, poklepywały mnie po plecach, mówiły, że to ważny temat, ale że one nie chcą się zaangażować. To nie jest tak, że obszedłem wszystkie redakcje w Polsce i wszystkie telewizje, ale po prostu po tych kilku rozmowach zrozumiałem, że raczej nie będzie chętnych do tego, aby współprodukować taki film. No i wówczas podjąłem decyzję, że spróbujemy zebrać potrzebne fundusze poprzez internet. I okazało się, że to była bardzo dobra decyzja, bo to nam zagwarantowało absolutną niezależność, jeśli chodzi o pracę nad tym filmem, o to, co w nim się pojawiło. Chyba jeszcze nigdy nie miałem takiej swobody twórczej, jaką zapewniło mi finansowanie przez internet. Ostatnie pytanie, bo oboje już zasypiamy. Nie, ja nie zasypiam. Może tylko tak wyglądam. No dobrze. Dotknął pan intymnego tematu. Jest bardzo trudno dotrzeć do rozmówcy. Bardzo trudno znaleźć takiego człowieka, który chciałby się otworzyć. Niech pan powie, jak pan zaczął interesować się tym tematem i jak pan dochodził do źródeł? W 2013 roku spotkałem pierwsze ofiary księży pedofilów. Zrobiliśmy materiał do programu, który prowadziłem w TVP po prostu, ale ten materiał wówczas tam nie spotkał się z jakimś wielkim zainteresowaniem społecznym, nie wywołał wielkiej dyskusji.
ale już wtedy pomyślałem sobie, że to jest temat, który zasługuje na po prostu duży film dokumentalny. Jak zobaczyłem tych ludzi, jak poznałem ich historię, jak zobaczyłem to, ile nerwów wciąż ich kosztuje, to, co wydarzyło się w dzieciństwie, jak prawdziwe są te opowieści, jak wstrząsające, no to chciałem zrobić film. Wróciłem do tego projektu w 2017 roku. Wcześniej ze względu na różne inne zobowiązania zawodowe po prostu nie miałem czasu i możliwości, aby się tym zająć. Miałem trochę kontaktów już z tamtego czasu. W międzyczasie pojawiły się kolejne. A gdy ogłosiłem zbiórkę, to wraz z napływającymi pieniędzmi zaczęły napływać kolejne informacje. Ludzie się albo sami zgłaszali, albo ktoś informował, że jego brat był wykorzystany seksualnie, czy siostra. I szukałem, łapałem te takie różne ślady i idąc ich tropem docierałem do osób. Spotkałem się z kilkudziesięcioma ofiarami, nagrałem kilkanaście. Na filmie pojawia się kilka, a ta reszta, która została nagrana, te historie, które nie znalazły się w Tylko nie mów nikomu, znajdą się w kontynuacji tego tematu, nad którym pracujemy. Rozumiem, że teraz stoję przed szansą zaproszenia pana do Lwowa. Ale proszę bardzo, kiedy? Bardzo chętnie przyjadę do Lwowa. Bywałem już wielokrotnie. Bardzo mi się podoba Lwów i mam same dobre wspomnienia z tamtąd. Nawet mam kilku znajomych we Lwowie, więc proszę bardzo. Była to rozmowa Piotra Soboty z Tomaszem Sekielskim, wieloletnim dziennikarzem radiowym, prasowym i telewizyjnym. Przypomnę może większe redakcje, z jakimi współpracował pan Tomasz Sekielski. Było to Katolickie Radio Vox, Telewizja TVP, Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Radio Wawa, Radio Dla Ciebie oraz Onet. Od 2022 roku redaktor Sekielski pełni funkcję redaktora naczelnego polskiej edycji Newsweeka. Do usłyszenia, mówi państwu Piotr Sobota.